Chciałbym wszystkich powitać, dobry wieczór. Ja się nazywam Marcin Maciejewski, razem z Krzysztofem Krukiem opowiem wam dzisiaj o naszym projekcie. Co się zmieniło, może część osób już wie. Na początek mniej więcej o tym, o czym będziemy mówić. Tło, czyli zawody łazików marsjańskich. O naszym łaziku opowiemy, o problemach, z którymi się spotkaliśmy, o tym, jak chcemy je rozwiązać mniej więcej. Na samym początku nie wiem, czy wszyscy słyszeli o zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge, które odbywały się w Stanach. Ekipy polskie zdobywały na tych zawodach całkiem wysokie miejsca. Istnieje też edycja europejska, European Rover Challenge. Ona zaczęła się w Europie w około 2013 roku. Zawody polegają na tym, żeby zbudować łazika, który ma poradzić sobie w warunkach marsjańskich, w symulowanych warunkach marsjańskich na powierzchni Ziemi. Samo wydarzenie składa się tak naprawdę z dwóch najważniejszych elementów. Jednym elementem jest właśnie zmaganie się z tymi zadaniami. Drugim elementem tego eventu są pokazy naukowe, w których biorą udział firmy praktycznie z całej Polski i nie tylko. Tegoroczne wydarzenie było oparte na kilku podpunktach, które drużyny musiały spełnić i musiały na pewne zadania, które musiały wykonać w celu uzyskania jak najlepszej punktacji końcowej. Na początku dokumentacja wstępna, wymagania były stawiane dosyć wysoko. Wymagania dokumentacji były na poziomie prawie NASA, tak naprawdę można powiedzieć. Przy jej ocenie brali udział członkowie Mars Society Polska i Światowego Mars Society, także poprzeczka była dosyć wysoka. Drużyny miały szansę odpaść na poziomie dokumentacji. Następnie dokumentacja finalna, czyli dokumentacja tego urządzenia, z którym już jedziemy. 4 zadania, film promocyjny oraz prezentacja. Teren marsjański przygotowany dla takich łazików wygląda w ten sposób. To był prostokąt o wymiarach około 20 na 30 metrów. Zawody odbyły się w Jasionce w centrum pod Rzeszowem. I jak widać, Mars Society przygotowało kilka bardzo ciekawych rekwizytów. Między innymi mieliśmy lądownik kosmiczny, mieliśmy symulator krateru oraz kilka innych elementów, o których zaraz będę mówił dokładniej. Mieliśmy 4 zadania, tak na dobrą sprawę, tak jak mówiłem. Zadanie naukowe, science task, czyli musieliśmy naszym łazikiem pobrać próbkę ziemi sypkiej, próbkę skały oraz próbkę spod powierzchni co najmniej z głębokości 15 cm. Było to zrealizowane w ten sposób przez twórców zadania, że po prostu Ziemia 15 cm pod powierzchnią, znaczy nie Ziemia, tylko Mars, miał inny kolor. Oraz musieliśmy te próbki przenieść z powrotem na linię startu i punktowane były dokładności, punktowana była precyzja manipulatora, oraz dostawaliśmy dodatkowe punkty za wszystkie możliwe badania, które na tych próbkach wykonaliśmy na pokładzie. Założenia do tej edycji tegorocznej, która się odbyła we wrześniu, miały być znane w listopadzie 2015 roku, natomiast pojawiły się około lutego tego roku, więc mieliśmy tak naprawdę, ile, za 4 miesiące? Maksymalnie 4 miesiące na przygotowanie wszystkiego. Tak wyglądało miejsce, w którym wykonywaliśmy to zadanie naukowe. O naszym manipulatorze opowiemy trochę dokładniej później. Tutaj akurat pobieramy próbkę ziemi. Tutaj był ten element podniesionego terenu, w którym trzeba było wywiercić. Jak ktoś jest zainteresowany, to mamy bardzo dużo zdjęć. Możemy pokazać później, możemy jakieś przesłać. Zadanie naprawcze. Zadanie naprawcze było wykonywane na tym lądowniku, którego zdjęcie pokazywałem wcześniej. Ono polegało najpierw na tym, żeby do tego lądownika faktycznie dojechać, a następnie za pomocą manipulatora
przełączyć przełączniki, podobne do naszych przełączników w skrzynkach z bezpiecznikami, zmierzyć napięcie w gniazdku, obrócić pokrętła oraz zadanie bonusowe polegało na włożeniu wtyczki siły, takiej bardzo dużej wtyczki siły na sztywnym przewodzie do odpowiedniego otworu i z tym zadaniem sobie poradziły chyba tylko dwie drużyny. Tak wyglądał ten panel do zadania naukowego. To był lądownik zrobiony właśnie, jak widać, z bardzo ciekawych elementów. Trzy gumowe piłki, elementy drewniane, elementy metalowe. Całość prezentowała się bardzo profesjonalnie i z dwóch stron miał panele. Miał panel z jednej strony, który trzeba obsłużyć, dojechać na drugą stronę. Z drugiej strony tak samo znajdował się panel. Kolejnym zadaniem było zadanie asysty astronaucie. I ono polegało na tym, że łazik musiał podjechać w określone miejsce, pobrać część, której wcześniej nie widzieliśmy, więc ta część mogła być dowolnego kształtu, o wadze, z tego co pamiętam, w granicach kilkuset gramów, na pewno mniej niż pół kilograma, uchwycić tą część, przytrzymać chwilę w powietrzu, a następnie dowieźć na miejsce startu. Jak drużynie się to udało, mogła pojechać po drugą część, żeby uzyskać punkty bonusowe. I to miejsce miało postać takiego niewielkiego krateru z półeczką. Na tej półeczce znajdowała się część i trzeba było ją pobrać i wrócić na miejsce startu. Oraz takie zadanie, o którym dzisiaj chcieliśmy powiedzieć najwięcej, o zadanie z autonomiczną nawigacją. To zadanie polegało na tym, że łazik miał być postawiony na linii startu, a następnie cała kontrola nad wszystkimi napędami miała być oddana w ręce elektroniki pokładowej. Czyli łazik musiał zorientować się, gdzie jest, musiał sobie znaleźć punkty charakterystyczne terenu, zdecydować, jaką drogą się poruszać, żeby pokonać ten teren w sposób najbardziej optymalny, uniknąć jednocześnie wszystkich niebezpiecznych miejsc, których było kilka, i następnie dotrzeć do punktu przewidzianego przez organizatorów i wszystko bez interwencji operatora, bo pozostałe trzy zadania, o których wcześniej mówiłem, były wykonywane przez operatora. U nas było akurat dwóch operatorów. Jeden, który jeździł, i drugi, który sterował ramieniem. Natomiast tutaj łazik musiał wykonać wszystko sam. Mieliśmy do dyspozycji tylko i wyłącznie informacje z kamer, dostarczone przez organizatorów, czyli to była jedna klatka co kilka sekund, tak tylko żebyśmy mniej więcej mieli informację, czy ten łazik robi coś dobrze, czy nie robi tego dobrze, żebyśmy mogli zdalnie go wyłączyć po prostu w sytuacji, kiedy stwierdzimy, że pojechał kompletnie nie tam, gdzie powinien i dalsze zadanie nie ma sensu, bo takie przypadki też się zdarzały. Wszystkie informacje musiały być przetwarzane na pokładzie, czyli nie mogliśmy wysyłać żadnych tak naprawdę danych do stacji bazowej, danych telemetrycznych. Ewentualnie mogliśmy wysyłać tylko informacje, nie mogliśmy wysyłać danych obrazowych. I wszystkie obliczenia nawigacyjne musieliśmy wykonywać na pokładzie. Czyli tak naprawdę jechaliśmy na ślepo. I tutaj oznaczyłem, jak to zadanie miało wyglądać. Łazik miał pokonać taką drogę. Tam była przewidziana przez organizatorów pułapka, wykopany w ziemi otwór o głębokości około 400 cm, że łaziki w niego często wpadały. Mieliśmy też do dyspozycji markery w formie przypominającej ich kody QR, a także mogliśmy korzystać z informacji o terenie, jeśli oczywiście sobie najpierw zebraliśmy. Organizatorzy dostarczyli mapy kilka dni przed rozpoczęciem samych zawodów, po to, żeby drużyny te algorytmy stworzyły w sposób najbardziej uniwersalny i najbardziej w taki sposób umożliwiający szybko ich adaptację. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów o tym, skąd się wziął w ogóle u nas taki pomysł startowania w tych zawodach. My jesteśmy z koła naukowego Microchip, ja jestem opiekunem. Jesteśmy pod Politechniką Lubelską. I tak naprawdę zrzeszamy studentów z wielu różnych wydziałów, nie tylko z wydziału elektrycznego, ale też z mechanicznego i jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi jednostkami. W 2013 roku powstał pomysł budowania łazika właśnie zainspirowany przez pana Roberta Lubańskiego z Mars Society. Nasz pierwszy łazik Orion Zero nie pojechał na zawody ze względu na to, że tak naprawdę robiliśmy dużo rzeczy po raz pierwszy, robiliśmy to w ciemno, nie mieliśmy doświadczenia, nie mieliśmy sponsorów. Natomiast
O, właśnie, jeszcze zdjęcie ekipy z tego roku. Natomiast ten łazik, prototyp, posłużył nam do kilku ważnych celów. Po pierwsze, sporo się na nim nauczyliśmy oraz udało nam się zdobyć rozgłos medialny, przynajmniej trochę, który nam potem pomógł zdobyć sponsorów, ale o tym za chwilę. No tak jak mówiłem, nie wystartowaliśmy, natomiast studenci pojechali na zawody jako obserwatorzy, żeby się czegoś dowiedzieć. Na szczęście dzięki Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu udało nam się uzyskać trochę rozgłosu medialnego. Zostaliśmy wybrani jako jeden z 12 najbardziej innowacyjnych projektów, trafiliśmy nawet do kalendarza w 2014 roku. W 2015 roku udało nam się już wystartować, mieliśmy już finansowanie, natomiast tego doświadczenia troszkę nam jeszcze brakowało i z 40 drużyn umiejscowiliśmy się na 18 poziomie. W tym roku, na 18 miejscu, w tym roku też 18 miejsce, ale z kolei na 60 drużyn, konkurencja bardzo poszła do przodu, my w sumie też poszliśmy do przodu i dalej walczymy. Tak wyglądał nasz prototyp łazika, znaczy nasz łazik Orion 1 w 2015 roku. Mieliśmy konstrukcję ośmiokołową, wszystko było sterowane przez Wi-Fi, ale o tym za chwilę. A teraz troszkę chciałem opowiedzieć o samym problemie. Mars, no, wiadomo, jest to planeta czwarta od Słońca. Mówi się na nią czerwona planeta ze względu na to, że występują tam bardzo duże złoża żelaza na powierzchni, dokładnie w formie rdzy. Istnieją też lodowce w formie nie zamarzniętej wody, tylko zamarzniętego dwutlenku węgla, które jeszcze w dodatku podczas marsjańskiego lata topnieją, przez co na Marsie zmienia się ciśnienie. Mamy też na powierzchni Marsa bardzo niekorzystne temperatury. Od minus 57 do minus 47 w dzień, minus 120 do minus 65 w nocy. Pory roku występują bardzo podobne jak na Ziemi, natomiast temperatura jest bardzo niekorzystna. Jeśli chodzi o warunki marsjańskie, bardzo niewielka atmosfera, bardzo niewielkie ciśnienie, stukrotnie mniejsze, takie parametry wymuszają na konstruktorach odpowiednie podejście. Część tych parametrów właśnie było też uwzględnionych w wymaganiach do konkursu tegorocznego, zeszłorocznego, także tak samo było punktowane zawarcie tych elementów w dokumentacji. Na samym Marsie mówi się o poszukiwaniach wody. Woda w formie ciekłej nie ma możliwości występowania ze względu na niskie ciśnienie, od razu paruje. Kolejnym problemem podczas nawigacji marsjańskiej są burze piaskowe, które występują ze względu na gwałtowne zmiany ciśnienia oraz to, że sam Mars jest pozbawiony atmosfery oraz pola magnetycznego. Ze względu na to elektronika na Marsie jest narażona na ekspozycję, na promieniowanie kosmiczne i przez to musi być wykonywana w sposób umożliwiający jej odizolowanie od takich warunków. W taki sam sposób, miałem jeszcze jedno zdjęcie, ale chyba mi wcięło. W taki sposób jedna z misji marsjańskich, która była tam wysłana, została prawdopodobnie stracona. Jeden z tych łazików, który wylądował z powodu promieniowania kosmicznego, wyłączył się i przestał odpowiadać. Tak jak właśnie mówiłem, dużo ekspedycji, które zostały wysłane na Marsa, zakończyły się niepowodzeniem ze względu na bardzo, bardzo uciążliwe warunki. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dokładnie przewidzieć, co na tej drodze się stanie, czy nam się zmieni trajektoria, czy nam się zmienią parametry lotu. Może wystąpić dowolna ilość zdarzeń, które taki tor nam zaburzą. Nawet w momencie, jeśli już na tego Marsa dolecimy, musimy na tym Marsie wylądować. Samo lądowanie, akurat w przypadku Curiosity, było
opisane jako, moment, może znajdę, jako 6 minut terroru, czyli jako mamy sytuację, w której po wejściu w atmosferę marsjańską nie mamy informacji na temat położenia ani stanu tego lądującego łazika ze względu właśnie na panujące warunki. Łazik dopiero daje nam informację o tym, w jakim jest stanie już po wylądowaniu. Nawet wylądowanie na nieodpowiednim kamieniu podczas procesu takiej eksploracji może spowodować katastrofalne uszkodzenia. Nawet wiatr, który na Marsie, tak jak mówiłem, wieje dosyć mocno, może spowodować gwałtowne problemy przy lądowaniu. Teraz kilka słów o samej architekturze naszego systemu. Jeśli chodzi o hardware, w sensie sprzętowy, mechanicznie, jest to pojazd gąsienicowy na 4 kołach, 2 silniki. Posiadamy 6 kamer na pokładzie oraz 3 pojemniki na próbki, luźna gleba, próbka skały. Mamy platformę wiertniczą oraz manipulator o 7 stopniach swobody. Tutaj dopisaliśmy jeszcze 2 koale, to jest prezent od naszych znajomych z Australii, z którymi bardzo nam po drodze. W kwestii elektronicznej, no wiadomo, tak skomplikowany system wymaga mikrokontrolerów i komputerów pokładowych. W naszym wypadku używamy Arduino Due jako sterownika do manipulatora, STM-a do napędzania silników jazdy oraz komputera pokładowego Raspberry Pi 3 do monitorowania wszelkich komunikatów na pokładzie. W kwestii oprogramowania. Oprogramowanie powstawało w językach C, C++ oraz Python w przypadku Raspberry Pi. Wykorzystywaliśmy szereg różnych bibliotek. Podwozie jest to konstrukcja stosunkowo prosta, zespawana ze stali. Długość około metra, szerokość 80 cm. Sam manipulator posiada 7 stopni swobody, czyli może wykonać 7 niezależnych ruchów, co stanowi pewien problem dla samego operatora, który musi nad tym wszystkim czuwać. Natomiast znamy rozwiązanie tego problemu, o którym powie Marcin. Na zdjęciu jest przedstawiony nasz łazik podczas wykonywania zadania Science, czyli pobór próbek, o którym już była mowa. Teraz jak rozwiązać problem sterowania takim ramieniem zostanie przedstawione. No więc tak, mamy 7 stopni swobody. Możemy platformą obracać, możemy ruszać w tej osi, możemy ruszać tak samo tutaj, obracać nadgarstkiem. Możemy otwierać i zamykać palce, a także mają możliwość ruchu palców w ten sposób, że nasz manipulator z trójpalczastego może stać się dwupalczasty. Ale tak jak się okazało podczas zawodów, a także podczas prób, bez zaawansowanych algorytmów sterowania tym ramieniem osiągnięcie w miarę dynamicznych ruchów jest bardzo trudne. Jak do tej pory stosujemy kinematykę prostą, czyli sterujemy po kolei każdym napędem oddzielnie, czyli wykonujemy ruch prawo-lewo obrotnicą, poszczególnymi siłownikami, serwomechanizmami oraz silnikami. To jest podejście, którego człowiek nie stosuje na co dzień. To podejście jest stosowane między innymi w animacji, między innymi jak ktoś ma doświadczenia z OpenGL-em albo podobnymi bibliotekami do obsługi grafiki, tam właśnie takie komendy się stosuje. Obrót, przesunięcie, translacja, no to są pojęcia właśnie z kinematyki prostej. Kinematyka prosta opiera się w najprostszym przypadku, najzwyczajniej w świecie, na rachunku wektorowym. Znamy kąty, znamy długości poszczególnych członów, znamy obrót, sumujemy wektory i nie mamy problemu. Kinematyka odwrotna to jest ta kinematyka, którą my stosujemy tak naprawdę jako ludzie na co dzień, nie tylko jako ludzie, jako zwierzęta, ponieważ w momencie, kiedy wstajemy rano i słyszymy na przykład, że dzwoni budzik, to nie zastanawiamy się, czy najpierw ruszyć łokciem, czy najpierw ruszyć nadgarstkiem, tylko widzimy budzik, namierzamy budzik i nasz mózg zupełnie autonomicznie kalkuluje sobie najbardziej optymalny sposób na poruszanie mięśniami po to, żeby ten budzik złapać i go wyłączyć. I to jest właśnie kinematyka odwrotna, czyli nie operujemy na poszczególnych napędach, żeby wysterować, tylko mamy punkt docelowy
i chcemy po prostu, żeby te napędy nasze, czyli nasze mięśnie, w taki sposób się poruszyły, żeby ten budzik złapać albo tutaj łyżkę z płatkami, tak jak na kolejnym slajdzie. Taka kinematyka odwrotna dla ludzi jest tak samo nie jest trywialna, bo tak naprawdę przez pierwszych kilkanaście miesięcy, przez pierwszy rok co najmniej jako dzieci się tego uczymy. Tak naprawdę człowiek po urodzeniu operuje na zasadzie kinematyki prostej, że dziecko rusza po prostu poszczególnymi mięśniami i patrzy, co się dzieje. Dopiero później przechodzimy na etap kinematyki odwrotnej. Po co w takim robocie jest nam potrzebna kinematyka odwrotna? Po pierwsze jest to prędkość. Jeśli chcemy w przypadku kinematyki prostej przez operatora ruszyć więcej niż jednym napędem na raz, czyli uzyskać większą dynamikę tego ramienia, to się pojawiają problemy, bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie obsługiwać tylu osi na kontrolerze jednocześnie. Mamy sterowanie zrealizowane poprzez standardowego gamepada. Na gamepadzie mamy określoną liczbę osi, operator ma określoną liczbę palców i tak naprawdę nie jest w stanie obsługiwać wszystkich napędów jednocześnie bez wykonywania bardzo niewygodnych ruchów na tym kontrolerze. Następnie precyzja. Jesteśmy w stanie wykonywać określoną precyzję, osiągnąć określoną precyzję w przypadku kinematyki prostej, natomiast nie jesteśmy w stanie na przykład narysować koła. Robiliśmy próby narysowania koła za pomocą kinematyki prostej, trzymając pędzle w naszym ramieniu, ale okazało się to bardzo trudne i wychodziło bardzo, jakby po prostu było złożone z pikseli poszczególnych. Łatwość operacji oraz unikanie kolizji. Robot jest dosyć spory, manipulator jest dosyć spory, istnieje dużo punktów kolizyjnych. Możemy nieodpowiednio ruszając manipulatorem uszkodzić albo właśnie palce od manipulatora, albo uszkodzić samego robota, uszkodzić gąsienicę, szczególnie antenę albo kamery. Dzięki czemu, żeby tego uniknąć, chcemy wprowadzić model kolizyjny, zaprojektować tego naszego łazika i odpowiednio nanieść pozycję wszystkich naszych napędów po to, żeby uniknąć takiej sytuacji. Oraz możemy wykonywać przy kinematyce odwrotnej programowane sekwencje ruchów, czyli w momencie pobrania próbki możemy kazać łazikowi, no to teraz umieść ją w pojemniku numer 1 i się nie zastanawiamy, czy najpierw obrócić obrotnicą, czy najpierw ruszyć ramieniem, tylko w tym momencie wrzuć do pojemnika numer 1, on sobie otwiera pojemnik i sobie po zoptymalizowanej trasie od razu sam, którą sam wyznacza, wrzuca i ramię najlepiej wraca do tej pozycji, co było. Oraz oprócz tego taka bardzo, wydaje się, trywialna sprawa, jak składanie łazika do transportu. W tym momencie, żeby złożyć łazika do transportu, żeby zapakować go do samochodu, musimy zrobić to ręcznie, natomiast w przyszłości mamy nadzieję mieć na obudowie taki guzik, który po prostu mu każe spakuj się, w momencie ramię się schowa i będzie dało się go spakować. A tu jest przykład, jak operator widzi podczas zadania naukowego właśnie z kamery, którą mieliśmy w środku naszego manipulatora. Taki przykład skały marsjańskiej, właśnie, którą mieliśmy pobrać. Jak widać, jest to też dosyć nietrywialne zadanie, szczególnie, że nie posiadamy tam głębi. Z tematem widzenia stereoskopowego to myślę też się można zmierzyć, natomiast przy tym się pojawiały kompletnie inne problemy i myślę, że w tym względzie to oddam już głos koledze. Trzeba również wspomnieć, że kinematyka odwrotna wymaga też pewnej znajomości analizy matematycznej, w szczególności rachunku wektorowego, rachunku różniczkowego, czy nawet liczenia jakobianów. Albo kwaternionów. Przejdźmy teraz do nawigacji, która jest równie wymagająca matematycznie, nawet jeśli nie bardziej. Nawigujemy na co dzień, idąc do szkoły, na studia, gdziekolwiek dojeżdżając. Zazwyczaj włączamy GPS-a, jesteśmy zadowoleni, docieramy na miejsce i nie ma żadnych problemów. Niestety na Marsie tak nie ma. Co to jest nawigacja? Pokrótce, jak dotrzeć z punktu A do B przy najmniejszym wysiłku. Dlaczego ważna jest nawigacja na Marsie? No oczywiście chcemy wiedzieć, gdzie jest łazik, gdzie tym łazikiem dojechać, jak tym łazikiem dojechać w określone miejsce oraz jak to zrobić autonomicznie. Szczególnie to ostatnie pytanie jest bardzo ciężkie do realizacji algorytmicznie. Porównajmy Ziemię i Marsa. Na Ziemi mamy takie wygodne warunki jak pole magnetyczne, które chroni nas przed promieniowaniem, ale również umożliwia działanie kompasu, który jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o nawigowanie po Ziemi.
Mamy GPS-a, mamy możliwość triangulacji chociażby po zwykłej telefonii komórkowej oraz opóźnienia w komunikacji praktycznie są żadne. W najgorszym wypadku parę sekund, jak jeśli serwery gdzieś w oddali nie działają za szybko. Na Marsie natomiast nie mamy pola magnetycznego takiego jednorodnego, aby wskazywać bezpośrednio igłą kompasu, co się dzieje, w którym miejscu jest północ, w którym południe. Na Marsie nie ma takiego pojęcia. Nie mamy oczywiście GPS-u, jest kilka satelit, ale ciężko na tej podstawie nawigować. Brakuje radiolatarni, komunikacja jest od 3 do 40 minut, tak więc można zapomnieć o sterowaniu bezpośrednio oraz nie ma jeszcze wspomnianej jednej takiej kwestii, czyli na Ziemi można bardzo łatwo naprawić taki pojazd, po prostu bierzemy go do warsztatu, no a na Marsie po prostu brakuje warsztatów. Jakie są problemy w nawigacji? To są wyróżniona część tych problemów, czyli musimy ustalić pozycję łazika na mapie, czy to wirtualnej mapie w algorytmie. Potrzebujemy znać położenie łazika w ten sposób, że wiemy, dokąd się kieruje, tak zwany heading. Musimy rozpoznać przeszkody, wyznaczyć optymalną trasę tak, aby wyrządziła jak najmniej szkód łazikowi, aby była energetycznie jak najbardziej wydajna oraz wiele innych tak naprawdę zależności. Musimy ocenić poślizg kół, gdzie tak naprawdę to zadanie jest nie tyle algorytmiczne, co nawet mechaniczne, rozwiązywanie, utworzenie modelu mechanicznego poślizgu kół. Należy od czasu do czasu również pobrać bezwzględną pozycję łazika skądś. Na Ziemi robiło się to na zasadzie, mamy sekstant, mierzymy kąt pomiędzy Słońcem, horyzontem oraz paroma gwiazdami i wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Na Marsie nie ma aż takich wygód. Możemy coś takiego zrobić, ale również to będzie nieprecyzyjne do tego stopnia, że będziemy wiedzieli mniej więcej plus minus kilka kilometrów, w którym miejscu się znajdujemy, co nas nie do końca zadowala, bo my chcemy dojechać do konkretnej skały 100 metrów oddalonej od nas, tak więc rozrzut po kilkanaście kilometrów w okolicy nas zupełnie nie zadowala. No i ostateczna jazda. No i jazda, wiadomo, potrzebna jest nam platforma do jazdy, silniki, koła, ogólnie pojazd. The Reckoning, czyli tak zwana nawigacja zliczeniowa, polega na tym, że jedziemy sobie około metra, łazik zlicza, że przejechał podobno metr i tak do wyczerpania, do dotarcia do celu. Tak naprawdę problemem z tym typem nawigacji jest taki, że ma duży narzut błędu. Zaletą jest takie, że nie potrzebujemy jakichś udziwnień typu GPS. Oparty jest na dobrze znanych równaniach kinematycznych. Zazwyczaj wystarczy bazować na prędkości czy przyspieszeniu, skąd pozycja jest stosunkowo łatwo policzyć poprzez całkowanie tego. Minusem tego rozwiązania jest błąd, który narasta z każdym przejechanym metrem, bo nie dość, że popełniliśmy już błędy, to na podstawie tych popełnionych błędów będziemy popełniać i dodawać nowe błędy. Czyli tak naprawdę musimy jakoś skalibrować tą pozycję względem rzeczywistości, a nie według naszych obliczeń matematycznych przeprowadzonych na pokładzie. Wymaga się również estymację tego błędu. Na statkach zazwyczaj ten błąd polega na czy to sile Coriolisa, na Marsie po prostu może być poślizg. Cool. Jak szacujemy pozycję? Są ogólnie trzy drogi. Pierwsza droga jest to użycie enkoderów, czyli takich zliczaczy, o ile koło zostało obrócone względem wału. Jest to stosunkowo łatwe do zrobienia, znamy prędkość kątową kół. Jest natomiast to rozwiązanie dosyć podatne na błędy poślizgu. Łazik może stać cały czas w miejscu, zostać utwierdzony w tej ziemi, koła się kręcą, no niby według naszych obliczeń łazik jedzie, dojeżdża do celu, w praktyce nigdzie nie dojeżdża, bo utknął i potrzebna jest interwencja człowieka, by taki łazik sobie poradził. Kolejne jest to IMU, czyli moduł inercyjny, za pomocą którego możemy zbadać przyspieszenie. To teoretycznie można łatwo wyznaczyć poprzez podwójne całkowanie przyspieszenia, natomiast powstaje błąd i konieczna jest filtracja takiego rozwiązania. Istnieje również rozwiązanie odometrii wizualnej, czyli na podstawie przetwarzania obrazu z kamer dowiadujemy się, ile tak naprawdę przejechaliśmy tym łazikiem.
jaką odległość. To samo jeśli chodzi o wyznaczanie kierunku. Możemy użyć kompasu, no ale na Marsie, jak już stwierdziliśmy, to nie działa. Możemy wykorzystać IMU, gdzie znowu mamy pojedyncze całkowanie prędkości kątowej, wymagane znowu filtrowanie, najczęściej filtrem Kalmana. Dodatkowo trzeba uwzględnić jeszcze błąd samego urządzenia, samego IMU żyroskopu w tym wypadku. Możemy również wyznaczać kierunek na podstawie tego, co tak naprawdę już łazik przejechał. To będzie niedokładne, ale z grubsza będziemy wiedzieć, co tak naprawdę robi nasz łazik, no i odometria wizualna. Jak można wykryć przeszkodę? Używamy lidaru oraz wizji komputerowej, przetwarzanie, na przykład w OpenCV. Możemy wykorzystać zarówno rozwiązania przy użyciu jednego obiektywu, jak i widzenie stereo. Niestety to jest temat tak szeroki, że nie jestem w stanie tego przedstawić. Natomiast szybko przedstawię, jak to robi NASA. A to jest dosyć interesujące. Używają algorytmu Gestalt, o którym za chwilę będzie. Jak wyznaczyć odpowiednią trasę, to zazwyczaj są to algorytmy grafowe, jak D-Star Light chociażby. NASA używa Field D-Star, taką specyficzną tego odmianę, gdzie niekoniecznie musimy jeździć co 45 stopni skręt, tylko można troszeczkę to inaczej zrobić. Jak to NASA robi? No, trzeba spojrzeć, jakie oni mają zasoby, a zasoby mają naprawdę niewielkie, bo w przypadku łazików Spirit i Opportunity mają procesor 20 MHz i na tym robią wszystko, od kinematyki odwrotnej, na analizie obrazu stereo włącznie, tak więc trzeba pomyśleć, jaka to musi być optymalizacja samego oprogramowania. Używają oni do tego dwóch rodzajów kamer stereo, haskamy oraz nawkamy. Są to obrazy czarno-białe, odpowiednio przeskalowane przy użyciu piramid. Używają oprogramowania RTOS-a, czyli systemu czasu rzeczywistego, języki C++, Assembler w szczególności dla optymalizacji. Jak wygląda widzenie stereo w NASA tak z grubsza? Jak to wygląda? Na początku pobierają obraz, muszą go odpowiednio dostosować, kamery mają opóźnienie, tak więc pobierają go liniami i potem jeszcze je skalują za pomocą piramid. Rectify image znaczy tyle, że mamy jakiś model kamer i musimy błąd z kamery, na przykład rybie oko, a takie się znajdują, tak przeliczyć ten obraz, aby obraz stał się płaski. Są odpowiednie do tego algorytmy. Należy również przefiltrować to filtrem górno- czy dolno-przepustowym, innymi filtrami, tak aby uzyskać odpowiednie rezultaty. Matematyka jest dosyć skomplikowana. Laplaciany czy różnice gaussowe to jest tylko wstęp do obrazowania. Tak naprawdę można użyć OpenCV i to się zamyka w dwóch linijkach. Należy również przemapować otrzymane dane telemetryczne z obrazowania do jakiegoś systemu na komputerze pokładowym, dzięki czemu łazik jest w stanie wygenerować sobie prawie trójwymiarowy obraz i wytyczyć trasę pojazdu. Co jest przedstawione między innymi tutaj. Tak wygląda pobrany obraz, widać tutaj na rogach pewne braki. Tutaj obraz jest wyprostowany, dzięki czemu obraz jest bardziej płaski, bardziej uwzględnia rzeczywistość. Tutaj mamy podwójne różniczkowanie obrazu, dzięki czemu mamy uzyskane krawędzie i na koniec mapowanie terenów, czyli tak naprawdę gdzie łazik może pojechać, a gdzie lepiej, żeby się nie zapuszczał. Jakie są możliwości jazdy? Łazik przez NASA jest sterowany na zasadzie bezpośredniej, czyli wysyłane są komendy z Ziemi, łazik je wykonuje i potem w sumie nic. Ewentualnie najpierw wykonuje polecenia z Ziemi, potem automatycznie nawiguje przy użyciu jednego z trzech rodzajów algorytmów, które zaraz omówię. Jeśli chodzi o samą jazdę, jest to zaprogramowane tak, że niskopoziomowo NASA może wskazać, jak tak naprawdę jechać tym łazikiem, poszczególne koła mają się kręcić. Ciut wyżej stoi taka pozycja, że łazik ma skręcić pod taki łuk, wykonać taki łuk, skręcić w miejscu. Autonomia bazuje głównie na ocenie terenu, wyborze ścieżki oraz odometrii wizualnej. Łazik wyszukuje przeszkody powyżej 20 cm oraz ocenia przejezdność albo dobroć danego terenu. Tworzy mapę w pamięci komputera. Poszczególna komórka jest to 20 cm obiekt oraz
na sam koniec rozszerza to zagrożenie tak, jakby było wielkości pojedynczego łazika. Czas nas troszeczkę goni, tak więc ogólnie algorytm Gestalt polega na ocenie tej przejezdności w skali od 0 do 255. Takie są ostateczne efekty, czyli łazik wybiera sobie drogę. Kolor zielony mówi, że jest jak najbardziej przejezdny, no czerwony lepiej się nie zapuszczać, bo możliwe, że zostanie uszkodzony. Ostatecznie te algorytmy dają sobie radę. Na tej tabelka przedstawia możliwości zarówno samego nawigowania bez, czy to odometrii, czy bez wyboru ścieżek, czy sterowania bezpośrednio. Łącznie Spirit przejechał 7 km i za Mars Opportunity przejechało 43 km. I jeszcze jeździ dalej, a chociaż misja trwa 90 dni. Jak my to chcemy zrobić? Przede wszystkim czterokołowe podwozie, zawieszenie typu jaszczurka. Chcemy użyć zarówno chipu IMU, chcemy użyć Raspberry Pi oraz OpenCV. Jako system operacyjny na razie chcemy zastosować Arch Linuxa, ale możliwe, że przerzucimy się na ROSa. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ostateczności. Chcemy tak naprawdę zebrać naszą pozycję kartezjańską, czyli X i Y, gdzie znajdujemy się na mapie, poznać nasz kierunek tego łazika, czyli dokąd tak naprawdę zmierza w tej chwili, jak jest ustawiony. Na tej podstawie chociażby z OpenCV zamierzamy zbudować sobie kamerkę na maszcie i wychylać się po tej podstawie, mierzyć kąt i ewentualnie odometria wizualna opcjonalnie. To jest nasz potencjalny lidar, który będzie służył do omijania przeszkód. On już działa. Mamy już też opracowany wstępnie algorytm do nawigowania odometrią wizualną, natomiast nie mamy żadnych slajdów na ten temat. I co dalej? NASA wysyła swojego łazika Mars 2020. W zasadzie jest to laboratorium na kołach, tym razem biologiczne. Chcą wysłać próbki z powrotem do Ziemi. Elon Musk natomiast chce w ogóle wysłać całą cywilizację w kosmos. Natomiast u nas w Orionie jedno z pewnością jest pewne. Musimy pracować. W przypadku overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Myślę, że to najlepiej podsumowuje, z jakim problemem musimy się zmierzyć podczas konstrukcji naszego łazika. Polecana literatura, nie ma książek na ten temat, wszystko to są artykuły naukowe, jak najbardziej polecam, bardzo interesujące. Oczywiście nasz projekt nie byłby możliwy bez naszych sponsorów, tak więc chcemy im bardzo podziękować. Oraz to tyle od nas, jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiemy. First of all, thank you very much. That was really great. I'm very excited about navigation on the Mars. Is this still issue on the real rover? I think so, yes. We still want to develop better algorithms that may be utilized on Mars. However, NASA has developed pretty good algorithms that are successfully used on Mars. However, this is not an easy task. They have only 20 megahertz processor or 200 megahertz on Curiosity. However, it's still not enough to run a real-time stereo vision. For instance, Opportunity has to traverses a few meters and then stops, looks around, then calculates all the positions it has. For instance, it takes circa 70 seconds until the computation is done. So still there is a lot of work in the case of the computer vision. However, algorithms have to be robust. You cannot send into space untested algorithms. So all these algorithms that are sent out there are highly tested, very reliable. So this is the next issue that NASA or JPL in this case has to face with. Yeah, I'm actually was speaking about navigation of, for example, what part of planet are you, and what side of planet you are turning to. For example, we don't have magnetic fields as we have on Earth, and I don't know if we can use something like telescope, and we can probably know the position of stars
And we can calculate them to 100 years forward. Yes, this is an old-fashioned navigation on Earth, exactly. There is marine navigation that still utilizes this kind of things. However, this is not a very precise way to calculate a position. You may approximate your position circa, I don't know, a few marine miles of your real placement on the Earth. This is not enough for Mars. You want to achieve a special goal. You want to arrive to reach your destination, for instance, a stone crater or anything. And this is marine navigation is not precise enough to do this task. You also have one option. There is a communication satellite orbiting Mars, and it flies near the area where the rover is every few hours, and the rover can estimate its position roughly according to the position of the satellite. I like to also mention that the rover does not achieve very high speeds. It moves circa 3 centimeters second per second, so this is not the fastest way to traverse. However, it's pretty reliable, so if something may break, you try to minimize the risk. Thank you. Are there any questions? Jakiś lepszy procesor. Tutaj wchodzimy w kwestię radiacji. Na Marsie nie ma właśnie, jak wspominaliśmy, pola magnetycznego, tak więc duża kwestia odgrywa radiacja. Dzisiejsze procesory są robione w takich procesach technologicznych typu 14 nanometrów, że każde promieniowanie po prostu uszkodzi, usmaży cały procesor. Stąd wykorzystywane są sprawdzone konstrukcje. Na przykład procesory Atmega, mikrokontrolery są bardzo odporne na promieniowanie. W tym wypadku używają procesorów typu RAK, jeśli mnie pamięć nie myli, 5500, co jest starą konstrukcją PowerPC rzędu no właśnie tych 200 MHz. Nie możemy wysłać nic szybszego, a i tak na warunki kosmiczne to jest bardzo szybki sprzęt, bo pierwsza misja na Księżyc miała moc obliczeniową rzędu zwykłego kalkulatora, który tylko dodaje, odejmuje. Tak więc tu chodzi o kwestię radiacji. No wiadomo, jeszcze temperatura. W skrócie, im szybszy procesor, tym mniejszy rozmiar bramki, mniejsze grubości warstw ze względu na pojemność pomiędzy tymi bramkami. W tym momencie mamy szybsze taktowanie, ale im mniejsza warstwa, im mniejsza pojedyncza komórka, tym łatwiej uszkodzić po prostu przez kwant promieniowania. Są sposoby, które pozwalają odciąć promieniowanie. Jednym z dobrych sposobów jest obłożenie takiego procesora ołowiem, ale niestety powoduje to dodatkowe... No, musimy wziąć pod uwagę, że my musimy to wystrzelić wszystko i każdy kilogram kosztuje setki tysięcy, jeśli nie miliony dolarów w paliwie. Poza tym same procesory są częściowo zabezpieczone. Curiosity jest przykładowo jeżdżącym reaktorem atomowym, więc jest częściowo zabezpieczone, ale jednak na wszelki rozbłysk słoneczny nie jest w stanie taka elektronika nic poradzić, nawet najlepsze osłony, bo po prostu promieniowanie protonowe, cokolwiek może całą elektronikę zniszczyć. Tak więc NASA ogólnie, przemysł kosmiczny dobiera takie technologie, które już są sprawdzone. Nie wysyła się niesprawdzonych rzeczy. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysyłają stare komputery IBM-a, które już nie są w produkcji i zmieniają ten komputer z każdą nową misją. Nie wysyłają już raz komputera, który był raz wysłany, właśnie ze względu na radiację. Już mogą być w niektórych miejscach uszkodzone ścieżki w danym procesorze, tak więc nie ryzykuje się wysłanie sprzętu tylko po to, żeby sobie potem tam był i nie ma żadnej korzyści. Trzeba też uwzględnić czynnik wysłania kilograma jakiegoś urządzenia, czegokolwiek w kosmos, a wysłanie kilograma czegokolwiek w kosmos Sojuzem kosztuje około kilkanaście tysięcy dolarów, aby po prostu wysłać na niską orbitę ziemską, co dopiero na Marsa. A jak sobie radzą te łazienki z temperaturami na Marsie?
Temperatury na Marsie nie są jeszcze aż tak straszne. Są to temperatury od minus 90 stopni, tam do 30 w super gorącym lecie na półkuli południowej, gdzie Mars jest jak najbliżej Słońca oraz ta półkula południowa jest oświetlana maksymalnie. Stosuje się podstawowe jak ochronę, natomiast nie jest to aż tak trudne jak przykładowo w misjach księżycowych, gdzie gradient temperatury pomiędzy nocą a dniem sięga tych 200 kelwinów czy stopni i problem jest właśnie dopiero na Księżycu, gdzie nie ma też atmosfery, która może odprowadzać to ciepło. Na Marsie atmosfera jakaś tam jest, od 30 paskali do tam 1000 paskali, nadal 100 razy mniej niż na Ziemi, ale to ciepło może być jeszcze odprowadzane poprzez warunki mechaniczne, nie tylko przez promieniowanie elektromagnetyczne. Tak, oprócz tego te łaziki mają oczywiście na najbardziej newralgicznych elementach elementy kontroli temperatury. Grzałki, odpowiednie chłodnice, a tak jak mówiliśmy, sam Curiosity jest napędzany stosem atomowym, także tam tego ciepła jest dosyć sporo. A jak sobie radzą baterie przy tych temperaturach? No, przy minus 20, minus 120 stopni ta bateria litium-ion nie wytrzyma to. Baterie są specjalnie osłaniane termicznie, aby działały poprawnie. To szczególnie ważne jest w przypadku łazika Opportunity Spirit, kiedyś, już nie działa, bo te łaziki akurat działają na podstawie promieniowania słonecznego, gdzie mają panele słoneczne. W tym wypadku są zabezpieczone dane baterie oraz mają system nagrzewania. Natomiast w przypadku Curiosity jest sprawa jeszcze prostsza, bo po prostu jest to gorący reaktor atomowy i żadne temperatury nie są mu straszne, bo cały czas jest ciepło w okolicy przez wiele set lat jeszcze do przodu. Jeszcze jakieś pytania? I guess we already have a running of time. Right. So thank you very much, guys. Thank you. Thank you.